Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dziś po raz kolejny o Funduszu Sprawiedliwości. O Funduszu Sprawiedliwości słyszymy stale i wiele, ale nigdy nic dobrego. Tym razem jednak będziemy mówili o tym, jak ze środków Funduszu Sprawiedliwości pan minister Ziobro, Solidarna Polska, buduje swoje imperium propagandowe. Podczas gdy PiS ma media publiczne, a obecnie prześcigają się działacze przy noszeniu prezesowi coraz to kolejnych łupów medialnych, widzę Obajtek, Orlen i media regionalne, to w tym czasie minister Ziobro za plecami prezesa buduje swoje imperium zła. Jedną z nóg tego imperium jest właśnie propagandowy moloch, który jest tworzony za pieniądze Funduszu Sprawiedliwości, za pieniądze podatników. Przypomnijmy, że to jest 400 milionów rocznie. Podczas jednak, gdy na przykład ojciec dyrektor swoje imperium medialne musi budować, starając się o środki i prosząc decydentów i władzę, sprytny minister Ziobro ma lepiej, bo po prostu przydziela je sam sobie. Mechanizm wygląda w ten sposób, że ten fundusz, który tak naprawdę nie jest pod kontrolą parlamentarną, zresztą odmowy udzielania informacji są powszechne, jest dysponowany i jego dysponentem jest właśnie minister sprawiedliwości. Mechanizm, jeśli chodzi o media, ma dwie części. Jedna to finansowanie mediów ogólnopolskich, które mają za zadanie formowanie elektoratu w takim kierunku skrajnym, często o zabarwieniu antysemickim, homofobicznym i mamy w tym momencie finansowanie mediów, które propagują walkę z antypolonizmem, antychrystianizmem i antyrównościowymi działaniami. Wśród takich mediów są na przykład Instytut Verba Veritatis, który ma swoją siedzibę w historycznym budynku Pasty w Warszawie, a za tym instytutem stoi Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, która to fundacja otrzymała środki na działalność, na walkę z antypolonizmem. Wprawdzie jeszcze nie ma takiego przepisu, który by za to karał, ale ten instytut ma za zadanie ściganie przejawów antypolonizmu i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Także w konkretnych klubach lokalnych i także poprzez pełnomocników, którzy mają kontrolować władze lokalne pod tym kątem. Między innymi monitorowania działalności lokalnej, jak to jest wpisane. Między innymi to jest także Fundacja Strażnik Pamięci, która finansuje Strażnik Pamięci, tak, fundacja założona notabene przez redaktora naczelnego do rzeczy Pawła Lisickiego i w trosce o wizerunek Kościoła i na ten cel przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT dostaje granty. Ta fundacja dostaje granty i one natychmiast są przekazywane na kolejne wydawnictwa do rzeczy, w których publikowane są tego typu skrajne materiały. To między innymi, ale także tym kolejnym sposobem jest kupowanie mediów lokalnych i budowania wpływów lokalnych. Mamy wiele lokalnych portali, które składają wnioski właśnie na finansowanie swojego utrzymania i przede wszystkim na reklamę Funduszu Sprawiedliwości i reklamę ministra sprawiedliwości, bo do tego się to sprowadza. Proszę sobie wyobrazić, że w tych nieprzejrzystych konkursach, co do których nie wiemy, ile kto dostał i na co, jest obowiązek i według tego jest najbardziej oceniany
kolportażu i tworzenia zasięgów informacyjnych. Tak naprawdę to jest informacja, ale nie wiadomo o czym, bo najważniejsze, i to jest wartość merytoryczna projektu pod kątem tych zasięgów, jest oceniana. Jednocześnie utrzymuje się często działaczy, bo 25% obowiązkowo środków przydzielanych muszą być wydane na wydatki administracyjne, ale wydatki na promocję nie są wydatkami administracyjnymi. To są ogromne pieniądze, które są bez kontroli. My w związku z tym będziemy wnosić o między innymi o udzielenie informacji publicznej, bo brak udzielenia tej informacji można, przy braku można apelować do sądu, mimo że się długo na to czeka, a na interpelację pan minister Ziobro nie ma zwyczaju odpowiadać. Będziemy też zwracali się w tej sprawie do NIK-u, w tej sprawie kolega Myrcha jeszcze nam przekaże informacje. Szanowni Państwo, nie tak dawno jak w poniedziałek obchodziliśmy Dzień Pamięci Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dzień Ofiar Przestępstw. Dzień, w którym w sposób szczególny takie osoby jak minister Ziobro, jakiego pracownicy w resorcie właśnie odpowiedzialni za Fundusz Sprawiedliwości powinni wykazać szczególną troskę o tysiące Polaków, którzy każdego dnia doznają cierpienia, bólu, szykan tylko z tego powodu, że ktoś ich w rodzinie bije, gnębi, że padają ofiarami przestępstw często brutalnych, na podłożu psychicznym, fizycznym, seksualnym. Jest to sfera niezwykle wrażliwa i w której polski obywatel, jak w mało której, potrzebuje wsparcia ze strony państwa. Potrzebuje tej wyciągniętej ręki ze strony polskiego rządu w sytuacji, kiedy staje się na życiowym zakręcie. I minister Ziobro, widząc, jak poważny i wrażliwy jest to problem, z premedytacją Fundusz Sprawiedliwości, na który się składa około 400 milionów złotych, przeznacza na budowanie swojego politycznych sieci wpływów. Wielokrotnie mówiliśmy o wydatkowaniu pieniędzy z klucza partyjnego, na promowanie lokalnych działaczy politycznych, na przyznawanie środków podejrzanym organizacjom pozarządowym albo tym, których działalność w ogóle nie wpisuje się w realizację celów Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj pani poseł odsłania kolejny ponury obszar funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości, a mianowicie przejmowania lokalnych mediów, budowania pewnej machiny propagandy, która w momencie najważniejszym dla Solidarnej Polski, czyli pewnie w momentach wyborów parlamentarnych, będzie służyła jako ten partyjny miecz. A w tym czasie Polacy, ofiary przestępstw, zostają pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia. Zostają sami ze swoimi problemami. Bo polski rząd odwraca się do nich plecami w imię swoich partyjnych interesów. Ciężko przejść obok tego zjawiska przecież obojętnie. Dlatego jako parlamentarzyści i w tej, i w poprzedniej kadencji podejmowaliśmy wielokrotnie kontrole poselskie. Wysyłamy dziesiątki interpelacji, na które pan minister kompletnie nie chce odpowiadać. Nie chce udzielać informacji o tym, kto dostaje środki, komu ministerstwo pomogło, jakimi kwotami. Pewnie dlatego, że nie ma się czym pochwalić. Nawet my mamy przygotowany raport przez Najwyższą Izbę Kontroli, która całkowicie miażdży sposób wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, pokazując, że spośród tych 400 milionów ledwie 15% trafia do ofiar przestępstw, a pozostała reszta? To są właśnie wydatki, za które
prędzej czy później osoby odpowiedzialne będą musiały ponieść konsekwencje. Dlatego, tak jak powiedziała pani poseł Lenartowicz, będziemy te kwestie dalej drążyć. Będziemy z uporem domagać się informacji ze strony resortu. Skierujemy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przebadanie kolejnych wydatków. Czym się kieruje komisja konkursowa, wybierając beneficjentów i czym się kierując, odrzucając konkretne wnioski. Jakie są efekty? Jest cały szereg pytań, na które ministerstwo musi odpowiedzieć. Jak nie nam, to kontrolerom ZNIK-u, bo tam przynajmniej mają obowiązek prawny, żeby to zrobić. Nie można tego tematu zostawić. To jest nasza odpowiedzialność jako parlamentarzystów w imieniu tych wszystkich, których minister Ziobro zostawia na lodzie. To jest bezwstydne, bezczelne i po prostu nieludzkie dysponować tak potężnymi pieniędzmi i w sposób obojętny przychodzić koło ludzkiej krzywdy, jednocześnie budując swoje partyjne imperium. Będziemy ten temat drążyć do samego końca. Deklarujemy to z panią poseł, będziemy to deklarować za każdym razem, kiedy będziemy pytali i domagali się informacji odnośnie Funduszu Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, już zgromadziliśmy wiele tomów materiałów w tej sprawie. Potrzebujemy szczegółów, których będziemy się domagać i będziemy wyciągać wnioski, oczywiście upubliczniając wszystko, o czym się dowiemy. Jeśli chodzi o działania informacyjne, wpływ na media lokalne, które tak naprawdę nie mogą bez reklam się utrzymać, a takie reklamy Funduszu Sprawiedliwości, które są na tych portalach stałymi reklamami, pozwalają im żyć, ale pozwalają też na bezkarność lokalnych działaczy Solidarnej Polski, które wprost artykułują, że to za ich zasługą te reklamy się tam znalazły. A jak są oceniane wnioski, to tylko przykład, który można zobaczyć. Trudno, ale można sprawdzić na stronie internetowej. Oferty, wartość merytorycznej w ogóle nie jest oceniana. Oceniane jest tylko dotarcie do jak najliczniejszej grupy. A ocena wygląda w ten sposób. Oferta szczególnie wartościowa, rekomendowana do dofinansowania w pierwszej kolejności. Oferta wartościowa, rekomendowana. Oferta prawidłowa, rekomendowana w przypadku dostępności środków i oferta nie wpisująca się bezpośrednio przy program przeciwdziałania przyczyną przestępczości. Kryteria są takie, że nie da się według nich niczego ocenić i każdy może wpisać cokolwiek w postaci punktów. A tak jak mówię, publikacja wyników polega na tym, że jest wymieniona jakieś stowarzyszenie, którego tak naprawdę nikt nie zna i jego adres. Ale jak sprawdziliśmy, niektóre z tych adresów w ogóle nie istnieją. Tego nie możemy zostawić. To jest korupcja polityczna stosowana wobec mediów. Tak samo tych ogólnopolskich, które formują ultraprawicowy, narodowy elektorat, być może przejmowany z innych grup i te, które mają wpływ na lokalne struktury i na lokalne społeczności. Nie zostawimy tego. Dziękujemy bardzo. Jeśli macie Państwo pytania, chętnie odpowiemy.